Mikołaj Siwecki, który jest kapitanem, i z dziewiątką Bartosz Nogalski. Rozpoczyna się to spotkanie od pierwszego gwizdka. Jako pierwsi piłkę kopnęli zawodnicy gości. Myśli na przedstawienie sylwetki zawodnika z numerem 14 w drużynie KSW Celoborniki, grającego trenera Bartosza Łeszyka. No to oczywiście jest bramka dla FC Celoborniki. Zapatrzyłem się teraz w moje materiały. Proszę bardzo, z numerem 7 na koszulce otwiera wynik spotkania strzałem z woleja. Bardzo ładnie w okienko. Warte zaznaczenia to dobra Futsal Team, a KS Futsal Oborniki po pierwszych 20 minutach i po trafieniu Łukasza Laskowskiego zawodnicy gości, faworyzowani zresztą, prowadzą 1-0. Teraz Mikołaj Orczykowski ze stoickim spokojem wykorzystuje podanie swojego imiennika Mikołaja. Pojedynek dwóch siódemek, piłkę w boisku opanował i wyłuskał spod nóg przeciwnika. Łukasz Laskowski świetnie asystował do zawodnika oznaczonego numerem 8, a jest nim Robert Korasiak i mamy 3-0. Przed chwilą speaker powiedział, że no niestety cały czas nie zdobyli chełmżanie bramki, natomiast szykuje się gol numer 4, a jednocześnie trafienie numer 2 Mikołaja Orczykowskiego. No i przeciera się teraz zespół chełmżyński w stronę bramki drużyny obornickiej i gol strzelony przez zawodnika z numerem 7. Jest to Bartosz Wiśniewski, zresztą Witzberger. Witzberger ma obok siebie kolegę z zespołu, którym jest oczywiście Robert Korasiak. Gol na 5-1, a ten zawodnik strzela swojego imiennika Mikołaja Orczykowskiego. Sporo miejsca i jest lewa noga, której lubi używać i dobrze to czyni, co przed chwilą właśnie stało się faktem. Mikołaj Orczykowski zdobywa bramkę numer 6 dla swojego zespołu i kompletuje. Pozwala wpakować sobie kolejnej bramki. Minuta 20 do zakończenia tego spotkania, ależ teraz fatalnie ustawili się zawodnicy Chełmża Futsal Team. Prawdziwej egzekucji na nich dokonali Mikołaj Orczykowski, który jeszcze świetnie asystował z rzutu rożnego, a bramkę właśnie rozbrzmiewa syrena kończąca to spotkanie. Walczący ambitnie zawodnicy Chełmża Futsal Team nie potrafili powstrzymać faworyzowanych graczy KS Futsal Oborniki i co widzicie Państwo na swoich ekranach, zdecydowanie ulegli swoim przeciwnikom w stosunku 1-7.